Niemcy się włamują. Będą same negocjować z Rosją. Niemiecki minister zdrowia chce kupić rosyjską szczepionkę. Niezależnie od Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie chce zawrzeć porozumienia z Rosją na dostawy szczepionki Sputnik V, dlatego minister zdrowia Niemiec chce działać na własną rękę. Jens Spahn planuje zakupienie preparatu, gdy tylko uzyska on aprobatę Europejskiej Agencji Leków. Sprawę opisuje Deutsche Welle. Niemcy chcą wynegocjować z Rosją dwustronne porozumienie w sprawie dostaw szczepionki Sputnik V. Na posiedzeniu ministrów zdrowia państw członkowskich Unia Europejska Komisja Europejska oświadczyła, że nie planuje zawarcia porozumienia na dostawy tej szczepionki przeciwko koronawirusowi, podobnego do tych zawartych z innymi producentami. Poinformowała o tym agencja Reutersa, powołująca się na uczestników tego posiedzenia. Samodzielne negocjacje. Według agencji Reutersa niemiecki minister zdrowia Jens Spahn zapowiedział na spotkaniu, że Niemcy wynegocjują z Rosją bilateralną umowę na dostawy szczepionki Sputnik V. Najpierw jednak trzeba będzie wyjaśnić, jaką liczbę dawek tej szczepionki Rosja będzie mogła im sprzedać i kiedy to nastąpi. Minister Spahn podkreślił jednocześnie, że Niemcy czekają nadal na zatwierdzenie szczepionki do użytku przez Europejską Agencję Leków EMA. Aby tak się stało, Rosja musi dostarczyć EMA wszystkie konieczne dane. Rząd Niemiec od dłuższego czasu nalega na to, żeby Komisja Europejska rozważyła także nabycie szczepionki Sputnik V. Europejski komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton nie uważa tego jednak za konieczne, ponieważ, jak twierdzi, Unia Europejska zapewniła sobie wystarczające dostawy szczepionek innych producentów. Tymczasem kilka państw unijnych już zawarło na własną rękę umowy z Rosją na sprzedaż szczepionki Sputnik V. Liczy się tylko szybkie działanie. W czwartkowym wywiadzie dla stacji radiowej WDR5 minister Spahn powiedział, że dostawy rosyjskiej szczepionki będą miały sens tylko wtedy, gdy nastąpią w ciągu najbliższych 2 do 4 lub najdłużej 5 miesięcy. Po tym czasie, będziemy mieli już wystarczająco dużo szczepionek innych producentów, dodał. Powtórzył, że konieczne jest dostarczenie przez Rosję wymaganych przez Europejską Agencję Leków danych na temat tej szczepionki i wydanie przez EMA zezwolenia na jej stosowanie w Europie. Ponadto, premier Bawarii i szef CSU Markus Söder wczoraj zapowiedział, że Bawaria zawrze umowę z firmą farmaceutyczną Wiener Thyssen w Bawarii na dostawy tej szczepionki. Jeżeli Sputnik V zostanie dopuszczony do użytku w Europie, Bawaria otrzyma w lipcu dodatkową liczbę dawek. Myślę, że będzie to jakieś 2,5 miliona, stwierdził Söder. Minister zdrowia Bawarii Klaus Holzheck dodał, że Sputnik V jest bardzo skutecznym preparatem. Życzę sobie, żebyśmy jak najszybciej mogli nim dysponować, powiedział bawarski polityk. Wcześniejsze plany. Ostatniego dnia marca kanclerz Niemiec i prezydent Francji rozmawiali z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat możliwej współpracy w sprawie szczepionek. Wyrazili zainteresowanie rosyjską szczepionką Sputnik V. Już wówczas podkreślano, że jej ewentualne użycie zależy od oceny Europejskiej Agencji Leków EMA. Ma to nastąpić na tych samych zasadach, jakie obowiązują w sprawie wszystkich innych szczepionek. Z informacji przekazanych przez Kreml wynika, że w rozmowie przedyskutowano m.in. szanse możliwych dostaw szczepionki Sputnik V do państw Unia Europejska i jej wspólną produkcję w Unii Europejskiej. Wcześniej, bo w drugiej połowie marca, bawarskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało z kolei, że rosyjska szczepionka wkrótce może być produkowana na terenie Niemiec, Wiener Thyssen w Bawarii. Tamtejsza firma farmaceutyczna Erpharm zainwestuje ponad 30 milionów euro w rozwój produkcji i po zatwierdzeniu Sputnika V przez EMA chce być jego dostawcą na Unia Europejska. Sputnik V, opracowany przez Moskiewski Instytut imienia Mikołaja Gamalei, został dopuszczony do tej pory w blisko 50 krajach świata. Według wyników badań, opublikowanych w czasopiśmie medycznym The Lancet, Sputnik V ma ponad 90% skuteczność w zapobieganiu COVID-19.